się poprawił teraz. Bardzo wystarczające załowanie. To żółta kaczka dla zawodnika zespołu gości. Thank you.
Kolejna znakomita okazja, tym razem Mateusz Mięsy.
Z moją Bochnią jesteśmy na meczu czwartej ligi. W dzisiejszym spotkaniu BKS zremisował z drużyną z Mogilan 1-1. Pan trener Leszek Janiczak, trener BKS-u. Panie trenerze, czy wynik 1-1, gdzie bramkę zdobywacie praktycznie w przedostatniej minucie meczu, należy uznać za mecz, który zakończył się jakimś sukcesem? Czy też może taki wynik to jest porażka drużyny? Proszę. Gdyby ktoś nas zobaczył, że bramka pada w ostatnim momencie, można by się było cieszyć z tego, ale ja jestem strasznie zawiedziony i drużyna też. No mecz powinien być wygrany. Znaczy, z naszej gry i sytuacji, które mieliśmy, i dwa słupki, i sytuacje sam na sam, i już nie wspominając, że jeszcze był rzut karny. Także tych sytuacji było dużo i ja mam strasznie niedosyt, jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego wyniku, bo chcieliśmy tutaj wygrać i myślę, że zasłużyliśmy na tę wygraną. A proszę powiedzieć, początek meczu, podobnie jak tydzień temu w Wiśniczu, nie był najlepszy w wykonaniu drużyny. Co jest przyczyną, że BKS tak wolno się rozkręca, że dopiero od 30 minuty narzucił przeciwnikowi swój styl gry? No, każdy przeciwnik, z kim się gra, jest inny i tutaj też jest taki moment zawsze, że nie można zagrać jakby swojej piłki, zagrać pressingiem. Nie wiemy, jacy są zawodnicy u przeciwników, żeby się nie nadać grupy na kontrę. I też takie często tak gramy, żeby to było badanie przeciwnika, jak jest, a później jak już wiemy, skąd nam grozi niebezpieczeństwo ewentualne i gdzie możemy bardziej zaatakować, to tak jest. Dlatego te początki drugiej połowy są w naszym wykonaniu najlepsze. No tak było w Wiśniczu przez te pierwsze 10 minut i tak samo dzisiaj, gdzie właśnie najwięcej sytuacji żeśmy sobie stworzyli. No już wiemy, jak przeciwnik dzisiaj gra, w jakiej jest formie, jakie są dyspozycje poszczególni zawodnicy. No i łatwiej nam jest wtedy już prowadzić grę. Bramka dla Mogilan padła, można powiedzieć, była to bramka z kategorii kuriozalnych. No zdecydowanie tak i to w najmniej odpowiednim momencie, kiedy my mamy przewagę i wydaje się, że kwestią czasu jest, kiedy my strzelimy bramkę, postawimy bramkę chyba z 40 metrów rzutu wolnego. No ewidentny błąd Jasia Piątka, który w poprzednich meczach bronił bez zarzutu. No tutaj szkolny błąd i to też przez moment podłamało drużynę, bo stracić taką bramkę w sytuacji, kiedy się przeważa i nie jest przyjemne.
No dobrze, że przynajmniej ta bramka jedna padła, chociaż myślę, że stać nas było na to, żeby w tych ostatnich minutach zdobyć jeszcze jedną bramkę. Nie udało się, no trudno. Będziemy musieli wygrać w Balinie, żeby nie stracić kontaktu z czołówką. Jak pan oceni pracę sędziów? No sędziowie mylili się dużo, byli bardzo drobiazgowi, to mi się nie podoba, bo to wstrzymuje grę, że tam rzut wolny o metr w bok czy coś, to się bardzo często zdarzało, że ktoś ma podklejone getry, do tego się czepiają. No to jest, ja nie lubię takich sędziów, bo zbyt drobiazgowi wstrzymywali kilka razy grę niepotrzebnie, nie stosowali przywilejów, korzyści. No to jakby wstrzymuje płynność akcji i czasem denerwuje zawodników. No i za dużo też kartek, bo myślę, że nie aż tyle kartek. Ja nie mówię o tym, że tam u nas, ale i przeciwnicy też chyba dostali z 7 kartek bodajże. Także to też niedobrze świadczy. Nie był przecież taki ostry mecz, żeby powiedzieć, że tyle kartek aż powinno być. Dziękuję bardzo. Przed nami Mateusz Więcek. Mateusz, byłeś zgodnie z opinią obserwatorów najlepszym zawodnikiem BKS-u. Cóż jednak z tego, skoro nie udało się wygrać meczu, który wygrać powinniście? No dokładnie. Przed tym meczem zakładaliśmy 3 punkty. No, chcąc awansować do trzeciej ligi, musimy takie mecze wygrywać. No niestety mamy karne, mamy sytuację, nie strzelamy, to się mści. Dobrze, że udało się wyrównać, no bo ciężko było naprawdę, ciężko dzisiaj było. Miałeś pod koniec spore pretensje do arbitra. No tak, no ewidentnie zawodnik wybija, nie trafia w piłkę, wychodzi piłka na aut, my chcemy zrobić kontrę, sędzia pokazuje w drugą stronę, no to jest ewidentny błąd sędziego, jeszcze miał kara żółtą kartką za to, co w ogóle powinien pokazać w drugą stronę, rzut wolny. Dlaczego tak późno, w sensie w pierwszej połowie ruszyliście do takich no, szybkich ataków? Przez pierwsze 30 minut gra jakoś wam się nie kleiła. No dzisiaj nie wiem, no, czy to ta pogoda, ostatnio cały czas na deszczu my grali, no nie wiem. Trudno mi to powiedzieć, ciężko było, ciężko pierwsze 30 minut tak jakbyśmy przespali. Dopiero po 30 minutach coś tam ruszyło. No. Gra zespół, przegrywa zespół, wygrywa zespół. No. Przez 30 minut nie byliśmy tym zespołem, później zaczęło się to układać. Druga połowa też nam się zaczęła układać, no nie strzeliliśmy, no i takie były konsekwencje, że dziś zremisowaliśmy, a nie wygraliśmy. Czy z taką grą, jaką widzieliśmy pod koniec pierwszej połowy i przez całą drugą połowę, czyli grą taką ofensywną, jesteście dzięki takiej grze w stanie awansować? Albo zbliżyć się przynajmniej do czołówki? No na pewno. Mamy potencjał, mamy zawodników. Po prostu no, czasami nie wychodzi. No. Myślę, każdy z nas myśli, że to w końcu zaskoczy i że naprawdę będzie coś z tego. Bo każdy tutaj gra, żeby awansować do tej trzeciej ligi. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.